Po kilku latach względnego spokoju dziki znów zaczęły odwiedzać legionowo, czyniąc to regularnie, często całymi stadami. I trudno się temu dziwić, skoro ludzie sami zostawiają im zaproszenia, takie, które zwłaszcza zimą są dla zwierzaków nie do odrzucenia. Przede wszystkim chciałem tutaj przypomnieć o bezwzględnym zakazie dokarmiania, czy w ogóle karmienia dzików na terenie miasta. Pamiętajmy, że dokarmianie dzików, dokarmianie dzikiej zwierzyny, w tym przypadku właśnie tych dzików, spowoduje, że w to miejsce, kiedy gdzieś pod balkonem wyrzucimy te resztki jedzenia, te obierki, w to miejsce właśnie wróci dzik i będzie poszukiwał, będzie chciał znowu znaleźć to łatwe jedzenie. Jeżeli ktoś nie wyrzuci odpadów do pojemnika na odpady, gdzie należy to zrobić przy swoim miejscu zamieszkania, czy gdzieś przy bloku, tylko idzie, włoży ten kosz do kosza ulicznego, czyli ten swój worek z odpadami, no to niestety ta dzika zwierzyna później przychodzi i w tych koszach szuka pożywienia, bo to jest łatwa zdobycz. Dlatego zamiast szukać pożywienia w swoim naturalnym środowisku, dziki wolą dania podawane im przez ludzi na talerzu, choć bez trudu mogłyby się bez nich obejść. Dzik jest zwierzyną leśną, dziką, która spokojnie sobie znajdzie pożywienie na terenie kompleksów leśnych, a mamy jeszcze ich w Legionowie dość sporo, choćby nawet ulica Prymasowska, Kwiatowa, Nowy Bukowiec, tam jest ich miejsce. Nadal jednak nie każdy mieszkaniec zdaje się mieć tego świadomość. W tej sytuacji legionowscy strażnicy postanowili przejść do informacyjnej ofensywy. Opracowaliśmy jako Straż Miejska właśnie ulotkę dla mieszkańców, która mówi, a zarazem może przypomina, co nie powinniśmy albo czego nie powinniśmy właśnie robić, jeżeli chodzi o dziką zwierzynę, a dokładnie o dziki. Przede wszystkim należy trzymać się od nich z daleka, szczególnie widząc dużego odyńca lub zbliżającą się lochę, mającą pod opieką warchlaki. Absolutnie omijamy to miejsce. Najlepiej wtedy informować służby miejskie, Straż Miejską, że jest taka sytuacja. Staramy się w tym momencie i współpracujemy, jeżeli chodzi o koła łowieckie. Wiem, w którym miejscu są w kompleksach leśnych. Te dziki są, ta zwierzyna jest dokarmiana. I my jako tutaj gmina miejska też te miejsca wskazujemy, my jako Straż Miejska wskazujemy i wiem, że koła łowieckie naprawdę tutaj przejęły fajną inicjatywę, robią kawał dobrej roboty, żeby te dziki nie wychodziły do miasta, tylko rzeczywiście, żeby zostawały w lesie. Ulotki, które przygotowano w ramach akcji pod hasłem Nie dokarmiaj dzików w mieście, będą dystrybuowane w zasobach SMLW oraz instytucjach publicznych. Straż Miejska liczy, że przy ich pomocy choć części częstujących dziki legionowian uda się przemówić do rozsądku. Jeśli nie, powinni wiedzieć, że przestrzega przed tym również prawo, które dokarmiania dzików kategorycznie zabrania. Mówi o tym artykuł 78 ustawy o ochronie zwierząt, właśnie żeby po prostu nie dokarmiać, tam jest dość wysoka grzywna, tam jest ograniczenie wolności bądź pozbawienia wolności do lat 3, także tutaj ja przestrzegam przed tym, żeby tego nie robić. Pamiętając, że dzik, jak pisał już sam Jan Brzechwa, rzeczywiście potrafi być dziki.